Zrobimy razem takie proste zadanie, które pokaże Ci, jak rozwiązywać równania metodą podstawiania. Piotrek miał rano 5 jabłek. Zjadł kilka i zostały mu 3 jabłka. Jeśli z oznacza liczbę jabłek, które zjadł, możemy zapisać poniższe równanie. 5 minus z równa się 3. Ile jabłek zjadł Piotrek? Mamy 4 możliwe odpowiedzi do wyboru. Skąd się wzięło to równanie? Piotrek miał na początku 5 jabłek. Zjadł kilka. Nie wiemy ile. Wiemy, że oznaczymy tą liczbę zjedzonych jabłek jako z. Czyli od 5 odejmujemy z. Zjadł z jabłek. Zostały mu 3 jabłka. Czyli równa się 3. Ile jabłek zjadł Piotrek? Zapewne wydaje Ci się, że to zadanie jest banalne i dlaczego to robimy, ale ja chciałabym Ci pokazać tutaj metodę podstawiania. Na czym to polega? Ile jabłek zjadł Piotrek? Te odpowiedzi to są proponowane wyniki dla z, proponowane wartości dla z. 5 odjąć z ma dać nam 3, czyli jeżeli z będzie równe 0, to to będzie prawdziwe. Sprawdźmy. 5 odjąć, sprawdzamy przypadek A. 5 odjąć 0 to się równa 5. Miało się równać 3, zatem ta odpowiedź nie jest prawidłowa. Idziemy dalej. B. 5 odjąć, tym razem z jest równe 1. Z odjąć 1 to się równa 4. Ma być równe 3, zatem ta odpowiedź też jest błędna. C. 5 odjąć z. Z tym razem to jest równe 2. 5 odjąć 2 jest równe 3. Faktycznie z spełnia nasze równanie. Dla pewności sprawdzimy jeszcze przykład D. Od 5 odejmujemy z. Tym razem z jest równe 3. 5 odjąć 3 to jest 2. Zatem nie pasuje. Jedyna wartość z, która w tym przypadku jest odpowiednia, to z równe 2. Zatem odpowiedź C.